Cóż można powiedzieć? Eksperyment został zakończony. Oczywiście zakończył się porażką, ale skoro pozwalają na to wzorce z góry, to przekuję go w sukces. I to sukces na miarę. Nie wiem na jaką, może przekuję to na kible. Tu wspomnę, że kibel to dawna miara objętości i wynosi 35 garncy. Przynajmniej wiadomo, ile garncy trzeba narobić, żeby tą miarę zapchać. Ale dość wtrętów historycznych. Gdzie więc sukces eksperymentu, który się nie udał? Ano właśnie w jego nieudaniu. Sukcesem jest więc udowodnienie, że szybko się tak nie da. Oczywiście żartuję. Chciałem wykazać, że można zrobić akwarium na samej ziemi i że da się je okiełznać pod względem glonów. Niestety mój pomysł strzelił. Bo absolutnie nie brałem pod uwagę, że ziemia będzie pływać po całym zbiorniku, a nie stworzy litego podłoża. Skąd takie moje przekonanie? Nie wiem. Ziemia definitywnie odmówiła położenia się na dnie i leżenia. Co prawda, po kilku dniach mieszania, gniecenia grudek i obchodzeniu się jak z jajkiem Faberge, ziemia w większości opadła, to jej konsystencja przypominała to, co się mieści w dawnej mierze objętości, o której mówiłem. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim za podsuwane mi pomysły, co zrobić, aby jednak ziemia stwardniała. Niemniej wszystkie te pomysły, które oczywiście były dobre i mądre, jak wcześniejsze obsadzenie roślinami i zalanie wodą dopiero po rozroście systemu korzeniowego, czy użyciu siatek, folii i obciążeniu tego kamieniami, użyciu ziemi do oczek wodnych, zmieszaniu ziemi z piaskiem i gliną, nie prowadziły do niczego nowego. Bo to, że ziemia da się w końcu okiełznać, to ja wiem. Ale chodziło o to, żeby potencjalny, niezorientowany akwarysta nie musiał czekać na założenie takiego zbiornika tygodniami. Bo praktycznie to samo ma, przykrywając ziemię warstwą żwiru w przeciągu godziny. Niestety, wyszedłem z błędnych założeń i doszedłem do tego, czego można by oczekiwać, czyli do niczego. Da się to zrobić, ale nie warto czekać tygodniami. Narażać współmieszkańców na niemiły zapach, bo włączenie filtra w tym bagnie można polecić tylko najbogatszym. Mnie nie stać niestety na wymianę filtrów raz w miesiącu. Swojego nawet nie próbowałem włączyć, bo tym razem już trzeźwo oceniając sytuację doszedłem do wniosku, że lepszym miejscem dla ziemi będzie akwarium niż wnętrze filtra. Próby posadzenia czegoś w ziemi o konsystencji płynu też nie dałyby rezultatów. Wiem, że wiele osób chciało, abym kontynuował ten eksperyment, ale doszedłem do wniosku, że szkoda prądu. I to nie tylko w przenośni. Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi, powiedział Napoleon Bonaparte, kiedy służąca stłukła mu wazon z niezapominajkami. Mylić się jest rzeczą ludzką, z kolei rzekł Seneka młodszy, podcierając się pokrzywami. Z kolei jego stary, Seneka starszy, powiedział errare humanum est, czego nie przetłumaczę, bo nie mam słownika. I na koniec Oscar Wilde. Experience ist hename every one givestut heir mistakes. Mam nadzieję, że z poprawnym akcentem. To tyle. Eksperyment zakończony, ale akwarium nie pozostanie puste. Plan B, plan B.